Cześć, witajcie serdecznie w kolejnym odcinku w bazie, czyli miejsce, które każdy kocha. Miejsce, w którym każdy chciałby być i każdy może przynależeć, jak zostawicie subskrypcję, dzwoneczek, ja czekam teraz, czas to zrobicie, oraz łapki w górę. Ten film jest dedykowany dla Ernesta, dlatego że robimy jemu żart, tak jak obiecałem. 8000 łapek, jest żart dla Ernesta. Zdobyliście? Jest żart. W tym układzie na czym będzie polegał cały żart? Będzie polegał na tym, że tu, w tym momencie, tu w tych paczkach i innych mam 1000 balonów, nie mniej, nie więcej, 1000 balonów dokładnie, więc ma być 10 000 łapek, żeby był jeszcze inny żart, kolejny, może śmieszniejszy, może nie. O, zapnijmy się oczywiście do końca, bo zimno. Po pierwsze, napompować 1000 balonów, co jest cholernym wyczynem, a dwa, zapełnić im cały dół, cały dom. Bo jego pokój był kiedyś, było kiedyś coś takiego robionego, że był prank, że pokój. Nie, pójdziemy dalej i zrobimy cały dom. Zdecydowanie cały ten oto cały dom, czyli bazę. Oczywiście oświetlenie jest gotowe, więc myślę, że nie będziemy przedłużać, tylko zaczynam, biorę się do roboty, bo mam tylko 2 godziny. Ernest jest na wyjeździe w Niemczech, bo studiuje. No i jest godzina 19:21. Ernest będzie o godzinie 21:00. To mam 1,5 godziny. Wyższa matematyka się kłania. Zostawcie łapki w górę, subskrypcji, pamiętajcie, trzeba być nice, a ja zaczynam. Nie ma czasu. Okej, na razie tyle starczy. Zacznijmy pompować lepiej. Pięknie, mamy 5 balonów, genialne, a czas nas goni. Jeszcze muszę wam powiedzieć, że ta firma Godan wysłała mi właśnie 1000 balonów, więc jestem bardzo, ale to bardzo im wdzięczny za to. Są niesamowici, bo wysłali mi parę innych rzeczy, ale których wam nie mogę teraz pokazać, gdyż na innych odcinkach wam pokażę. Teraz bierzemy się do roboty, naprawdę trzeba pędzić, więc usiądę przy barku i lecimy. Generalnie muszę wam jeszcze jedną rzecz powiedzieć, że jeżeli chcecie, mam taki pomysł na odcinek 12 godzin pompowania balonów. Chcę zobaczyć, ile się da napompować. Zostawcie 10 000 łapek, a na pewno z nimi coś zrobię, wykorzystam je idealnie, mówię wam. Drugi żart plus jeszcze 12 godzin pompowania balonów. Dziwne, postrane, ale to jest w moim stylu bardzo pomysł, więc nice. Zmachałem się strasznie, szczerze mówiąc, napompowałem może z 50 dopiero balonów, to jest bardzo męczące, mogłem jednak kogoś do pomocy wziąć. Ale jeszcze wam powiedziałem o jednym, że mamy wielkie tuby konfetti, które wystrzelimy, kiedy Ernest tu przyjedzie. Nie mam pojęcia, z której strony. A, tak się otwiera, odkręca i zrobimy mu gigantyczną niespodziankę. Okej, w tym układzie pokażę wam jeszcze, że Ernesta nie mam w domu oczywiście, bo to wszyscy mogą wydawać, uważać, że to jest fake. A ja myślę, że nie, dlatego wam pokażę, że wyjechał. Tu tak wygląda teraz, w tym momencie. Sporo ich. Niezła impreza, niespodzianka tak naprawdę, więc lecimy. Już wam pokażę, patrzcie. Ernest, jesteś w domu, klocu? Jesteś w domu? Jesteś w domu? Nie ma go w domu, zobaczcie. Pokój Ernesta? Nie ma Ernesta. Chyba łazienka i tak dalej, no to już nie będę wchodził. Nie ma. Więc jak widzicie, Ernesta nie ma, ja się dobrze bawię, więc mam nadzieję, że to będzie dobry żart na nim, kiedy wróci. I myślę, że to zasługuje na 10 000 łapek. No i tak to wygląda. Muszę wam przyznać, że ledwo co głos... Czy da się mówić, ale mam strasznie sucho w gardle w tym momencie. Muszę przyznać, że ten żart będzie akurat dobry. W ogóle... Tak ciekawie będzie, jak Ernestowi przebiorę się za to i wyjdę do Ernesta w tym oczywiście. On nie wie jeszcze, że to kupiłem oczywiście, więc... Oczywiście. Żeby było porówno, robimy równolegle też w kuchni pompowanie, żeby było i tu, wręcz gdybym nie zdążył, połączę ze sobą po prostu wszystko. No i widzicie, jak to szybko idzie tak naprawdę. Kolejny balon został mi tylko 0,5 godziny. Szczerze już kosztem już 200 balonów w tym momencie w kuchni napompowałem plus tu obok. Więc lecimy dalej, no. Czeka mnie mało czasu, w sumie mam bardzo mało czasu. Trochę muszę przyznać, że mi się chce śmiać z tego, co tu robię.
ale z drugiej strony reakcja Ernesta będzie rewelacyjna. Czas pokazuje, że mam jakieś 25 minut do przyjścia Ernesta. A to jeszcze nie wygląda tak jak chciałem, zostało 300 balonów, 200? 300? Pamiętajcie, że woda to podstawa w waszym życiu, też pić powinniście. Żywiec zdrój! Sponsorujcie mnie. Okej, już prawie skończyłem, zostało kilka tylko balonów, ale mnie gardło boli, szczerze mówiąc. To jest 700 balonów, zostało 300, ale nie wiadomo kiedy Ernest wróci, więc już muszę wszystko przygotować na stanowisko. Patrzcie. Szczerze jestem pod wrażeniem, bo to jest posrany challenge dla mnie, że to zrobiłem. O, mam białe usta, ale mam sine usta już, o Jezu. O kurde, no nieważne, tak naprawdę chodzi o challenge, żeby się udał, więc w tym momencie odstawiam kamerę już na miejsce, bo Ernest za lada moment będzie. Ubieram się w mój strój kościotrupa. Kościotrup, strój nadmuchiwany. Ubieram się w niego i czekamy na Ernesta oczywiście. Jezu, już tak prawie nie mam siły gadać. Drzwi, Ernest będzie tędy wchodził. O, dokładnie. Tu. Będzie tak. Jak to, Łukasz? Zrobiłeś to? Tyle balonów, nie spodziewałem się. Dobra, zostawiamy to w takim razie. Okej, to już oficjalny koniec. Udało mi się uzupełnić cały dom. Mam konfetti, którym Ernesta zaskoczymy. Jestem dumny, szczerze. Jestem okropnie dumny. Chociaż czeka mnie jeszcze challenge 12-godzinny pompowania balonów. Nie wiem, skąd ja biorę te pomysły, tak szczerze mówiąc. Chyba z... Po prostu są fajne. Dobra, patrzcie na efekt końcowy, jak to wygląda. Szczerze, to jest coś niesamowitego. I gdyby Ernest mi to zrobił, byłbym najszczęśliwszym dzieckiem na świecie. Dorosłym dzieckiem. No to jest poezja, to jest piękne. Że coś takiego można zrobić, jest tu pięknie czerwono i wygląda to niesamowicie. Nic nie widziałem w ciągu roku piękniejszego niż to. Okej, jest już następny dzień, Ernest za chwilę będzie już mi napisał. Patrzcie, udało mi się to ubrać. Patrzcie. Mamy konfetti, Ernest już wchodzi. O kurwa, co to jest? Niespodzianka, stary! Wszystkiego najlepszego! Przytyło ci się, stary. Trochę, poczekaj, patrz. Co się dzieje? O nie! To się pompuje! A pękniesz zaraz ten? Właśnie nie wiem! Patrz na to! Ale pierwsze co zobaczyłem to kamera, stary. Wiem właśnie, lecisz. O Jezu! Weź, bo to pęknie! Dobra. O kurna. A przepraszam bardzo, muszę przejść. Ernest, jak ci się podoba ogólny zamysł? Idź sobie zobacz całą kuchnię, wszystko. Czekałem na ciebie od wczoraj, bo myślałem, że wczoraj przyjedziesz, wszystko już było gotowe, spieszyłem się. O kurde. Ile stary... się to zajęło, stary? Co, jeszcze dopompowywałem kilka tam set balonów do 1000 w nocy i jest tu 1000 balonów, zajęło mi to około 4,5 godziny. Co? Aż 1000? No. O kurde, ale konfetti. Jak chcesz, strzel sobie konfetti złotym, stary. O. Dawaj, wuuu, baza też w noc! Wuuu! Baza sezon drugi, czas zacząć! To jest impreza, stary, niespodziankowa na bazę sezon drugi, żeby była sztosem i najlepsza. Zawaliście, bo opór fajny. Wow, ale kuchnia jest zawalona. No, opór jest dziwna. Jak cię podoba strój kosmity? O, dawaj, zatańczymy w stroju tym. Aaaa, jakie to wielkie. To zabawa będzie trwała do końca. O nie, jesteś w ciąży! Nie, jestem tobą, stary. A, to dobrze, dobre przebranie. To co, synek, ja kończę vloga w tym kodzie, ja się namęczyłem. Dziękuję wam serdecznie za oglądanie tego odcinka. Ernest, podobał ci się?
Tak, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, Barnes był we Frankfurcie, tak jak mówiłem. Niczego się nie spodziewał, więc dziękuję wam bardzo za obejrzenie tego odcinka. Pamiętajcie, zostawcie łapki w górę, kupujcie koszulki bazy. Ernest, twoja kwestia? Tak, 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 koszulki bazy choicecamp.pl, wykupujecie, my wysyłamy, tam leży masa koszulek, więc kupujcie. Dokładnie, subskrybujcie kanał Tricus oraz Jack Frost, dziękuję wam bardzo, łapki w górę, 8000, kolejny żart, kolejny odcinek. Myślę, że zostawicie, więc trzeba być nice i dziękuję wam bardzo.